naszej jednostki byli nieżyjący już Jan Dogoda, Jan Lasek, pierwszy prezes, Czesław Szydłowski, Stanisław Radzicki, Ignacy Michnik, pierwszy naczelnik, Stanisław Mazurek, długoletni, późniejszy prezes, dzisiaj w naszej gminie obchodzimy tą niezwykłą i bardzo szlachetną uroczystość. Uroczystość 70-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupach i przy tej okazji oddanie i poświęcenie nowo powstałej remizy strażackiej. Dzięki rozważnym decyzjom radnych gminy Darłowo oraz pracowników urzędów, a także determinacji i strażaków, możemy stać przed nowym domem strażaków. Tak jak ksiądz proboszcz dzisiaj pięknie powiedział, chcemy, żeby to był wasz nowy dom, żeby żył razem z wami, żeby żył razem z tą miejscowością. Nie, myślę, że dla was powinno. Nie, będzie dobra. Chyba było i to jest.